Cześć, witajcie w kolejnym odcinku lekcji śpiewu. To jest lekcja śpiewu numer 2, w której poruszymy sobie temat fonacji, czyli wytwarzania głosu ludzkiego. Porozmawiamy dodatkowo o zwarciu strun głosowych, o rezonansach. Zrobimy sobie 2 kolejne ćwiczenia, które pozwolą nam rozwijać nasze głosy. Także zaczynamy! Lekcja śpiewu numer 2. Zacznijmy sobie od tego, w jaki sposób powstaje ludzki głos. Wszystko tak naprawdę zaczyna się od powietrza zgromadzonego w płucach. Powietrze znajduje ujście przez drogi oddechowe, czyli przez płuca, oskrzela, tchawice, krtań, gardło oraz jamę ustną i jamę nosową. I na swojej drodze napotyka krtań, która jest tutaj, można sobie dotknąć. Taka wyłupiasta chrząstka. Każdy ma krtań, u mężczyzn jest ona trochę bardziej widoczna, dlatego że jest większa, ale i mężczyźni, i kobiety mają krtań, a w krtani umiejscowione są fałdy głosowe, czyli potocznie mówiąc struny głosowe. Powietrze, które napotyka te fałdy głosowe, wprawia je w drgania. I drgania fałd głosowych wyglądają w ten sposób. Im wyższy dźwięk śpiewamy, tym fałdy głosowe się rozciągają i stają się cieńsze. Dlatego śpiewając wyższe dźwięki potrzebujemy mniejszej ilości powietrza. Śpiewając z kolei niższe dźwięki, fałdy głosowe stają się grubsze i krótsze. Jak możecie zauważyć, fałdy głosowe nigdy nie są w 100% ściśnięte. Ich ruch przypomina taką falę. Następnie ten dźwięk, który tworzy się w krtani, jest wzmacniany przez różne rezonatory w naszym ciele. Rezonatory dzielimy na górne, czyli głowowe, oraz dolne, czyli piersiowe, te od krtani w dół. Rezonatory to nie tylko puste przestrzenie w naszym ciele, jak na przykład zatoki, natomiast są to również kości oraz zęby. Pierwsza kategoria to jest nastawienie chuchające, kiedy w naszym głosie jest zbyt duża ilość powietrza, wtedy głos brzmi mniej więcej tak. Nastawienie twarde powstaje przy silnym zwarciu fałd głosowych i przypomina bardzo mocny atak, czasami też krzyk. Nastawienie miękkie to takie, przy którym fałdy głosowe zbliżają się do siebie, a ich przyśrodkowe krawędzie swobodnie drgają. Wtedy dźwięk jest zbalansowany, wygodny do zaśpiewania i zdrowy. Ostatnim elementem w procesie tworzenia głosu jest artykulacja, czyli to, w jaki sposób wypowiadamy głoski. Dlatego też przed rozpoczęciem lekcji śpiewu ważne jest rozgrzanie aparatu mowy. W śpiewaniu dążymy do tego, aby nasze niskie dźwięki i wysokie dźwięki były zaśpiewane z taką samą lekkością i aby nie było pomiędzy nimi żadnych przeskoków i załamań głosu. Niskie dźwięki odczuwamy w rejestrze piersiowym. Śpiewając wysokie dźwięki, dźwięk czujemy bardziej w głowie. Dlatego też ten rejestr nazwany jest rejestrem głowowym, a niskie dźwięki nazwane są rejestrem piersiowym. Dążymy teraz do tego, aby nasze niskie dźwięki i wysokie brzmiały mniej więcej podobnie. Staramy się więc zmiksować te dwa rejestry i stworzyć taki dźwięk pomiędzy. Bardzo ważne jest to, abyśmy też na siłę nie śpiewali mocno wysokich dźwięków. Nie martwmy naszych strun głosowych. Starajcie się nie przeciskać w górę tego dźwięku. Nic na siłę, jeżeli wysoki dźwięk jest Ci ciężko zaśpiewać. Śpiewaj go delikatnie. To jest proces. Wszystko powoli, małymi krokami. W takim razie przechodzimy sobie do dzisiejszego pierwszego ćwiczenia. Wygląda ono w ten sposób, że pompujemy sobie policzki, dużo powietrza i śpiewamy sylabę ba. Póki co będę nazywać się chomiczek, dlatego że robimy sobie takiego chomiczka. Ba, 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 ba. I próbujemy. Pamiętajmy,
pamiętajcie, że w policzkach, w buzi musi być dużo powietrza. Jeżeli powietrze nam ucieknie, to dopompowujemy więcej i zaczynamy. Pa, 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 pa. Jeżeli jest już niski dźwięk i ty nie możesz go zaśpiewać, to nie śpiewaj. Dlatego, że jeżeli na siłę będziesz próbował śpiewać te niskie dźwięki, zaczniesz tutaj manipulować krtanią, zaczniesz ją obniżać, tubować dźwięk lub robić różne inne kombinacje alpejskie, więc lepiej zakończyć wcześniej ćwiczenie, niż robić coś na siłę. Dobra, i kolejne ćwiczenie. Wi, 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 wi. Komentarze, pozytywny odzew pod moim pierwszym filmem, pod pierwszą lekcją śpiewu. Jest to dla mnie bardzo motywujące. Przesyłam całusy, trzymajcie się ciepło i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. Pa, pa!